lewy pas będziesz się trzymał. Dlaczego? Wszystkie nie, cztery. No. Dobrze, ale się... Dojechaliśmy do São Paulo. A teraz? I utkniemy pewnie zaraz w korku. Tyle kurnia godzin. Dzisiaj jechałem, że po prostu zaraz zwariuję. Jesteśmy już w hotelu w São Paulo. No widzę, że... Damy radę. Podobno fajna dzielnica, dobrze położona. Okazuje się, że przewodniczka, która była w Brazylii pół roku i zna brazylijski, jest bardzo pomocna przy ogarnianiu takich tematów. Jest hasło! Taki na tam klucze. No, zgadłeś tym razem. Może powiem ci tak, no. Tu piwo to nie jest alkohol, tu piwo to jest, pije się po to, żeby się schłodzić. To no to jest, tak, jest, dobra, to weźmy się schłodzić na razie. Ja to na... I ci po serwerze z tej. A my z tej jechali. Co? Na tej brama? No, na tam bierne. Amstel czy Heineken, bo chyba ją to Heineken, niech Heineken. Heineken. Ale masz jakieś już swoje rekomendacje w tym lokalu? Które szczególnie? Zależy na co masz ochotę, na rybę, czy na jakąś krewetki, czy na jakąś... Ja myślę, że mógłbym krewetki coś przeeksperymentować. Jest taka sytuacja, że jest tutaj z nami lokalny przewodnik, bo Kasia się okazało, że ma tu już znajomych i Maciek nas dzisiaj trochę poprowadza po lokalnym temacie, bo już tu 5 lat mieszka i myślę, że kto jak nie on. Dziękuję. Bardzo typowo w Brazylii też na plaży serwują w takich izoporach. Takich, a, czyli on już od razu nam tu daje ten styropianik, którym będzie... Styropianie ma tak, wiesz, ma być bardzo zimno. Okazuje się, że jest tylko Heineken na stanie, tak, z lokalnych piw, tak żeśmy wybrali lokalnego Heinekena. Krewetki to są langusty. Czyli tutaj też na świeżo idą. No, a to jest lula, czyli ta ośmiornica, to też się nazywa były prezent Brazylii, Maxime Lula. Bacalhau to jest dorsz. Mhm, bacalhau, to jak po hiszpańsku. Pintown, czyli to jest ten... Pintown to jest ten nakropkowany, piracusu, nie wiem jak to powiedzieć, bo nie wiem. Może sardynki, nie być. Sardynki, olio de cão, psie oko, meka, filioci to jest synek. Wiem, mechione po hiszpańsku. No. To jest też... Camarão paulista, to też są... I, co, i takie mechione można sobie zamówić też ze stolika? Myślę, że też weźmiemy. Ceviche, widzisz? O, ale czy dobre? A tu są śledzie takie, to, a coś na typu... Klasyczne te, zawijane. Ten łosoś smacznie wygląda. Musicie koniecznie do Kasi na kanał wejść, bo patrzcie, ona tutaj z profesjonalnym sprzętem przyjechała i będzie na pewno lepiej widać niż u mnie. Kawę? Czekaj, do czego to jest? Kawa ze skarpetki. To jest kawa ze skarpetki, to jest taki filtr kawowy. To jest ta ryba, ta która wiesz. A powiedz mi, a tu krokodyle też mają? Serwują ci krokodyle? Tutaj nie, bo nie ma. Musisz nie mieć występują. Specjalne zezwolenie na to, żeby to zrobić. To jest na południu, przepraszam, na północy, w Amazonii. W Amazonii musisz. Rozumiem. Specjalnie zezwolenie na to, ale żeby... Ale tu kawał ryby kończy. Tak, to jest ten pintown, pamiętasz? 53 kilo. Ten który widzieliśmy, ten który ma taką gryzioną łuskę. Ta jest bardzo duża. W Amazonii to jest mała, ale w Amazonii są ogromne. Jeździsz na ryby, czy nie? Nie, tutaj nie. Tutaj nie. Kiedyś łowiłem, ale... Tak? To chyba z takim gościem walczysz, to nie jest nic sztucznego, tylko po prostu aromat idzie z całego paleniska. Tu masz świeże produkty, świeży grill i wszystko smakuje lepiej. Ja mam konkurować z takim aparatem. Jak to ma u mnie lepiej wyglądać? Co się nie da. Taką soczewkę musisz większą kupić sobie. Powiedzieli mi, nie bierz takich, bo cię zabiją, urwą głowę. A tu takie piękne rzeczy przyszły. Trzy różne rodzaje. Ceviche, mechijones i kreweteczki. Mniam, mniam, smacznego. Przemysław idzie w egzotykę. To jest dynia. Jak usłyszałem, że będzie dynia, to liczyłem, że będzie na pół stołu. A tu zrobili jakąś... Burmie. Takie są bardziej ekskluzywne, rozumiem? I ta dynia jest wypełniona krewetkami. Muszę zrobić zdjęcie, żeby mnie żona widziała. Pojawia się coś takiego. Potencjalnie najpikantniejszy sos w Brazylii. Nie? Ostry, ale... Będzie lepiej? No, jeżeli chcesz, to ci mogę dać, bo też zrobiłem takie parę sosów, takie jak nie wiem, no... Nie no, nie no. To jest ostry. Jest okej. Okay. I z batatów? Nie. A co to jest? Papryka do tego? W polsku to się nazywa ziemniaki. No. Aha. Pustika, czyli to są te takie chips, czyli takie, wiesz, że mają być takie gourmet, czyli że takie ręcznie robione. O, no.
Rustic. No, rustic. A to mamy co? A to jest bolinho de bacalhau, czyli takie... Ta sproszkowana ryba? Nie, to jest ta podarta. Podarta bacalhau? Tak, bacalhau, czyli dorsz. I w panierce? W panierce i z przyprawami. To jest bardzo typowe brazylijskie, portugalskie. Portugalskie, brazylijskie. Kurnia, Maciek, ale nam się trafiło, że tutaj dzisiaj dla nas czas znalazłeś. Ja bym nigdy czegoś takiego nie zamówił. No skąd bym miał wiedzieć, że takie coś jest? Moja kamera nie zauważy tego, ale nadzy ludzie na rowerach jadą za ścianą. Nie wiem, o co tu chodzi. A to taka standardowa jest rozrywka brazylijska? No właśnie, nie. Zaraz poraceci ze mną. Właśnie, sami faceci. Zboczeńcy jacyś. Kasia, widać coś u ciebie? Ale no i tak na YouTube nie wejdzie, bo nie będzie nic... Wiesz, będzie zaraz klej wrzucony. Ale czemu sami faceci do cholery? Jest jedna pani? Tak. Nie, to był pan z nimi. To jest chyba pani z... tutaj jest opis. No to no. Powiem ci, że... tutaj też mają jedną ze więcej. Jak to się nazywa? To jest moteka. Moteka. Trochę taka paella. A, i z ryżykiem. Tak, tylko że to jest trochę takie... brazylijskie owoce morza. W... takim oleju z dendę. To jest olej dendę, to jest taka... olej robiony z takiej palmy. A, palmowy. Tak, u nas zakazany. To jest inny, bo to jest ten brazylijski. To jest ten zdrowy. To jest ten dobry, zdrowy, ten, który nie zabija organ do rangu dana. Znaczy my się nie boimy się w ogóle, żeby nas coś zabijało. No. To są różnego rodzaju ryby, to jest taka... Mokeka, po prostu mokeka. No. Mokeka, dokładnie. Przemysław, dasz radę zamawiać? No i kogo się nadzie. Na śniadanie. Na Wigilię, idealna, nie? To trzeba by w basenie trzymać, nie w wannie. Słuchajcie, wykonujemy arcyniebezpieczne zadanie. Idziemy ciemną nocą, brazylijską ulicą. Powinniśmy nie dotrwać do tamtych światów, powinni nas tu zamordować i obrabować. Ale miejmy nadzieję, że się nam powiedzie ta misja. Ale co to graffiti, to jest takie dla São Paulo, kurnia? Czy w innych miastach też są? Bardzo São Paulo. O, to jakiś artysta taki utalentowany mocno. Tak, już graffiti się zaczyna, zaraz będzie pokaz capoeiry. Zielona energia jest? Jest. Da się? Da się. Można? Można. Można, nie. Do klubu samby się wybieramy? Tak. To jest no w końcu będę mógł rozwinąć skrzydła. Ale to jeszcze... Dzisiaj wam pokażę, jak się tańczy sambę. To jest bardzo małe. A gdzie teraz idziemy? Teraz idziemy do Beco di Baggio, czyli tam gdzie są graffiti. Beco di Baggio? Beco to jest taki zaułek, a Batman, Batman, bo pierwsze graffiti, które tam się pojawiło, to był Batman. Znak Batmana, wiesz. Beco di Baggio. Próbuję z portugalskim, ale mi nie idzie. Dwa dni... Którzy malowali te kameroci wszystkie tymi politycznymi rzeczami. Ale co, oni zbierają to śmieci i to potem gdzieś sprzedają? Taki recycling. A, to ekologiczne przedsiębiorstwo. Dokładnie, taki wbrew pozorom jest. Z tej biedy, uwaga Kasia, z tej biedy znaleźli taki wiesz, sposób, że patrz, tu ma aluminium, tu ma plastik, tu ma trochę... A wiesz, tego... że to jest amelinium i tego nie pomalujesz? Nie, amelinium tego nie pomalujesz. No właśnie, to już jest błąd. Takie, wiesz, troszeczkę jakiego innego rodzaju? Bardziej takie piątkowe. Ten już jest zamknięty od dłuższego rodzaju. Od dłuższego czasu? Tak. Tutaj to bardziej turystyczne, czyli więcej turystów. Więcej płacisz, mniej dostajesz za te pieniądze. To my tu nie chcemy. Doprowadź nas do tego swojego domowego klubu. Jak ja tutaj byłem ostatnio, to było co innego. To była wielka żaba i to się zmienia. To jest fajne, bo tu jest... Samozas Vamos de Amazonia, czyli to jest Amazonia Viva, czyli to jest nowy brazylijski prezydent, on bardziej jest taki liberalny, jeżeli chodzi o karczowanie całej Puszczy Amazońskiej. Czyli co, wycinać? No, on mówi, że wycinać. On mówi, że wycinać, a tutaj właśnie mają coś takiego... To jest serce Brazylii i nie można wycinać. Dokładnie. To nawet ja rozumiem tą alegorię ale tego... Ale ty normalnie jak żyjesz... No, jeszcze jak dwie kajpirinie zażyje to człowieku. Coś z niczego. Czyli Pele, wiesz, bo on przedtem był siusiajny, czyli był tym czyszczącym buty. I stał się super gwiazdą futbolu. Tak, tak, i on z niczego. I że to coś z niczego, wiesz, przez tego Batmana. Kasia, jest taka propozycja, że jakbyśmy tutaj obrządek religijny robili, to możemy tą ayahuaskę kupić i podobno jest legalna i można spróbować i się widzi dźwięki. Wchodzisz w to? Fazę. No. No to znaczy, mam znajomego, ale on urobił to u siebie w domu. Ale to trzeba tak być przygotowanym na to. No trzeba mieć respirator pod ręką. Tak zwane koty, gatos.
Ale to jest zasilanie? To jest wszystko. I teraz rozumiem, sprawdzasz językiem, czy ten przewód jest pod napięciem. Nie, tutaj pan na przykład przychodzi, czasami opiera jakąś drabinę, więc i zmieniają wszystko, nie ściągają kabli, tylko dorzucają inne. Ale to jest co, nie jest w ziemi to co jest tektonicznie aktywne, nie. Czy nie? Nie, no bo tutaj jest podtopienia tyle tego wszystkiego. A, rozumiem. Dwojga złego górą, zobacz. Rzeźbią to wszystko w tak drzewa, że na przykład czasami drzewo się zapali, albo na przykład... Albo że się złamie drzewo, to od razu nie ma prądu w całej dzielnicy. Ale powiem ci, że te kable wiszące nie napawają optymizmu. Pierwsza 03. Jesteśmy w środku São Paulo. São Paulo, tak tego się mówi. Jeszcze nie, no kłopot. No, kłopot mam z tym brazylijskim. Ludzie żyją normalnie. Nikomu głowy nie odkręca. Chłodniej niż w klubie bardzo ciepło. Ale chłodniej, i chłodniej niż w Rio, nie? No, w Rio. Jakoś mi się tu bardziej podoba, tak. Na pierwszy rzut oka. Ale żeśmy się dowiedzieli od naszego przewodnika Maćka, że tutaj jest tak to zorganizowane, że są takie garaże, gdzie jak nie masz czasu i masz ochotę ze swoją dziewczyną przez chwilę miło spędzić czas, niekoniecznie z dziewczyną, znaczy ja będę tą opcję cały czas jednak przed oczami widział, to wjeżdżacie do... Twoja dziewczyna lub czyjaś dziewczyna. A czyjaś dziewczyna też żyje? Tak, z koleżanką, no, można powiedzieć. To jest tak, że przyjeżdżacie do takiego garażu, otwierają wam, wjeżdżacie sobie do tego garażu na przykład na godzinkę, macie tam zaciemnione odpowiednio, żeby było miło. Także są takie opcje. I podobno lubią ten sport w Brazylii, tak słyszałem. Motel to jest, motel. A motel jak jest, to nie motel jest do spania. To motel na godziny. Tylko motel jest na godziny w absolutnie innym celu. I to nie chodzi o spanie w żaden sposób, tam wręcz odwrotnie to działa. Już tu, jak już tu jesteśmy przy światłach... A jak już tu jesteśmy przy tych światłach... To Maciek nam powiedział, że w tych takich gorszych dzielnicach to niebezpiecznie jest. Mogą czekać, zakrzyczeć na śmierć. Ale tak naprawdę w tych niebezpiecznych dzielnicach jest tak, że na czerwonym w nocy się jeździ. Trzeba przyhamować oczywiście, ale nie zatrzymywać się można. Tak jest ogólnie przyjęte, że nikt z tego problemu nie robi. A co tu się dzieje za jakiś ten? I oni do tej imprezowni, co my w niej siedzimy? Nie, idą gdzieś dalej. A, tu jest widzisz, one mają parasolki, czyli to jakieś przewodniczki, co mi się wydaje. Teraz właśnie wbijamy się na fawelę, przemo łomocze do pierwszych drzwi, po prawej. Tak wylosowałeś, niestety. Co moje piękne oczy widzą? W środku São Paulo? Lubią ten sport. Jakby nas chciała wyborowa sponsorować na wyprawę dookoła świata, to ja z Przemysławem, no i może Kasia, chętnie. To jest tradycyjny brazylijski taniec na rurze. Ja wam pokażę, jak to się odbywa. Hello, Brazil. Hello, man. I am fine. How are you? You are Brazilian. I am not Brazilian. Where are you from? Spain? No, like, no. Try me. What is your first language? Ja mówię do ciebie po polsku. Jak ty mnie rozumiesz? Okej. Okay. Oj, Suecja. No, Suecja. What's the language? Mój po polsku mówię, no. Okej, okay, I got it. Russian. Nie. Russian. No. Ale no. Alemão. No. 4:36 i nas nie zamordowali jeszcze. Patrz, ale masz jeszcze dwie nerki? Mam dwie nerki.